Hejka, tu Ada. Ostatnio było dość dużo odcinków z innymi końmi, a nie było nic z Rebel, więc dzisiaj to oczywiście zmieniamy. Postanowiłam dzisiaj jechać z nią sam na sam w teren. To, że nie było z nią odcinków, to nie znaczy wcale, że z nią nie pracowałam. Tu zresztą macie jeden z efektów naszej pracy. Wcześniej Rebel bardzo bała się wchodzić do myjki, a teraz stoi w niej w miarę spokojnie. No i jak widzicie, będzie to teren na oklep. W sumie mój pierwszy na Rebel i mam zamiar z nią poczuć większą bliskość. W tle możecie jeszcze widzieć dekoracje z ostatnich zawodów. Niestety ściąganie ich nie idzie nam łatwo i jakoś ciągle to odwlekamy, ale w końcu trzeba będzie je zdjąć. Na początek, co mogę powiedzieć, to Rebel się delikatnie wzdrygnęła, jak na nią wsiadłam. Chyba się tego kompletnie nie spodziewała. Zazwyczaj, jak biorę ją na głowie, to idziemy po prostu na spacer z ręki, a ten pierwszy raz na nią wsiadłam bez siodła. Na teren wzięłam kamerkę GoPro, więc będziecie mieli kilka ujęć z takiej perspektywy. Zanim się rozgrzała, to kilka razy się tylko potknęła. Oczywiście ze względu na to, że Rebel jest Clydesdale, to jest ona dość nabita, przez co jest bardzo wygodna na oklep. Chcę ją zaciekawić i uzyskać jej pełne skupienie, dlatego jeździmy takimi dziwnymi bocznymi trasami oraz wystawiam ją na różne doświadczenia. Chcę ćwiczyć wytrzymałość Rebel, dlatego na tym terenie skupiam się głównie na stępie i kusie z przewagą kusa. To, że wybrałam tak dużo tras pod górkę, też ma wpłynąć na jej wytrzymałość oraz budowę masy mięśniowej. Konie zimnokrwiste mają trochę więcej ciałka, ale niekoniecznie musi to być tłuszcz. Mogą być one równie umięśnione co konie gorącokrwiste i do tego właśnie dążę. Tutaj widzicie przez chwilę, jak anglezuję. Tak, szalona ja. Ale wiecie co? Na Rebel nie jest to aż tak wyczerpujące. I tu kolejna nowa rzecz, na którą wystawiłam ją dzisiaj. Chodzenie w pszenicy. Niby nic, ale czułam jej ciekawość i zdziwienie, jak w nią weszliśmy. Rebel, w przeciwieństwie do wszystkich koni ze stajni Jorvik, nie jest podkuta, więc gdy jest brukowana ścieżka, to jadę na niej stępem lub staram się jechać obok. Przed mostkiem była dosłownie tylko chwila jej zawahania, potem normalnie przeszła.
Dojechaliśmy do placu, na którym zwykle są rozłożone przeszkody i stwierdziłam, że skoro nikt nie ma tam jazdy i nie ma żadnych przeszkód, to skorzystamy z okazji i dosłownie chwilę pogalopujemy. Terenie spłukuję jeszcze wodą, bo nie dość, że jest dzisiaj ciepło, to trochę mi się ubłociła. Za udany teren otrzymuję ode mnie jeszcze marchewkę. I tak by wyglądał nasz wspólny teren. Dużo dobrej pracy dzisiaj wykonałyśmy. Rebel już prawie się nie boi nowych rzeczy i przede wszystkim jest skupiona na jeździe, dzięki czemu też się tak nie potyka. Miło było też poczuć dokładnie, jak pracują jej mięśnie. To na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!